Szkołę w Strojcu odwiedziła pięściarka olimpijska Sandra Drabik wraz z fundacją Feniks, która zorganizowała inspirujące warsztaty sportowe. Wzięliśmy udział, takim konkursem był film, który nagrywaliśmy w szkole, Inspiracje sportowe naszej szkoły. I ten film również znalazł się w setce najlepszych filmów w całej Polsce i nagrodą była właśnie wizyta sportowca olimpijczyka. Te warsztaty mają przede wszystkim to na celu, żeby pokazać właśnie sport od tej fajnej strony, że możemy się rozwijać na tym polu i możemy się świetnie bawić, to nie muszą być ciężkie treningi, jak my sportowcy mamy i z tym jest to kojarzone, tylko można fajnie się bawić, czy w gronie kolegów, koleżanek, czy z rodziną. Są różne warianty. My jako placówka edukacyjna zawsze staramy się wspierać wszelkie formy aktywności fizycznej i zachęcać uczniów naszych i nie tylko do podejmowania właśnie tej aktywności fizycznej, bo wiemy, jaka ona jest ważna, szczególnie w tej chwili, kiedy mamy tak mało ruchu, kiedy uczestniczyliśmy w zajęciach zdalnych i na pewno poprawa kondycji fizycznej jest bardzo istotna. Ponad 130 uczniów wzięło udział w akcji Phoenix Active School. Dla dzieci przygotowano wiele ciekawych form aktywności. Mamy cztery różne atrakcje, cztery różne stacje. Mamy zwisk drążka, pomiar siły, też zręczność, czyli czas reakcji. I na koniec zostały nam skoczność, czyli skok zwyż, skok w dal. Każdy mógł sprawdzić siebie pod kątem swoich możliwości. Oprócz zabawy była to także rywalizacja. Mi się najbardziej podobał skok w dal. Można się fajnie zabawić. Najbardziej mi się podobało, jak tutaj się podciągaliśmy. Było super. Podciągaliśmy się na drążkach. Mieliśmy takie ćwiczenia zręcznościowe. Mój rekord tutaj obecnie to był 2 minuty i 59 sekund. Pan od WF-u mówi, że podobno jestem trzeci w Polsce. Warsztaty sportowe odbyły się w Strojcu dzięki udziałowi szkoły w konkursie na film, którego nagrodą była wizyta sportowca olimpijczyka.